Witam serdecznie w ten piękny poranek, piątkowy poranek, czyli ostatni dzień pracy w tym tygodniu. Słuchajcie, coś wróciło. Voilà, laguna. Ta nasza kochana laguna wróciła, ale tym razem tam na poprzednim filmie, co wam pokazywałem, że mamy zwarcie jakieś na tej lampie, ogólnie na tej stronie. Pamiętacie tam w nocy, co się kiełkowska zapalał na żółto? No to teraz wam pokażę, co tutaj się dzieje, jak sobie możecie to zdiagnozować i jak możecie sobie naprawić takie rzeczy. Na pewno jeżeli mamy taką dyskotekę, słuchajcie, to podstawa jest taka, brak masy. Zademonstruj, Marcin. Już Marcel włazi i wam zademonstruję, jaką mamy tu dyskotekę. To się objawia i z przodu, i z tyłu. Czyli tak, włączamy postój. Postój świeci, prawda? Naciśnij stop. Widzicie? Zapala nam się, ledwo się żarzy stop. Plus do tego mamy kierunkowskaz. I tak samo z przodu będzie. Widzicie? Puść stop. Wciśnij. OK. I teraz, żeby się upewnić, co się tu dzieje, ja was tutaj postawię, żebyście mogli sobie zaobserwować. OK. Tu sobie kamerkę postawimy w ten sposób. Marcel załączy nam jeszcze raz stop. Bierzemy kawałek kabelka, przyłożymy do porządnej masy. Naciśnij hamulec. I tu w to miejsce na płytce dajemy masę. Przykładamy masę i zobaczcie. Jest, voilà, działa, prawda? Czyli nie mamy masy. Przy lampie masa tutaj jest oznaczona czarnym przewodem. Wyciągamy sobie wtyczkę. Dobra, ty już możesz sobie pogasić tam wejście. Wyciągamy wtyczkę. I teraz zobaczcie tutaj, co się dzieje. Pin masowy jest cały czarny, czyli okopcony. To raz. Dwa. Będziecie mogli zauważyć w tej wtyczce. Tutaj mamy ogólnie dwa piny takie zmiażdżone, zgniecione. Na masie jest cały czarny. I ten pierwszy też, podejrzewam, że on jest właśnie od stopu. Też jest taki wciśnięty, zobaczcie. Tutaj macie ładnie tutaj ustawione te dwa. A te dwa są w głąb takie wciśnięte. Co trzeba zrobić w tym wypadku? Demontujemy wtyczkę, oczyścimy te dwa piny, wyprostujemy je i złożymy to wszystko z powrotem do kupy. I wtedy powinno wrócić do normy. Dobra, ja biorę się, oczyszczam. Jak oczyszczę, wrócę do was zaraz z powrotem. I zobaczcie, wyjąłem już sobie tu, wypiąłem wtyczkę. Widzicie? Te dwa piny jak ładnie leżą, a te dwa są wciśnięte. Ktoś po prostu na siłę podgiął je, wcisnął do środka, no i one nie mają w ogóle kontaktu. Dobra, wyciągam teraz te piny. Dobrze, jeden z tych pinów mamy już wyciągnięty. Patrz, jak to jest wszystko zawinięte tutaj do środeczka. Aż nieładnie. Ale zrobimy, zaraz to podprostujemy, żeby to było ładnie. Te blaszki muszą troszeczkę do środka być, bo tu jak będziemy wsuwać pina, to ma nam się zahaczyć. I mamy już jednego pina naprawionego. O, naprawionego. Patrzcie, złamał się. Dobra, jak się złamał, weźmiemy, założymy nowy, cały nowy pin i będzie po krzyku. My akurat mamy nowe, to nie ma problemu najmniejszego, no ale jakbyście nie mieli, no to uważajcie, żeby wam tutaj nie pękł w tym miejscu. I tutaj później sobie weźmiecie malutki pilniczek i przeczyścicie to i wraca wszystko do normy. Ja biorę, zakładam nowy pin. A w ogóle jakbyście chcieli wiedzieć, jak w lagunie akurat w renówce wyjąć taki pin, to tutaj tą klapeczkę sobie otwieracie do góry, tu leciutko śrubokręcikiem i wypychacie go w ten sposób. I on tu wam, o, wyskoczy. I zobaczcie, jak jest podwinięty ten pin. Też najprawdopodobniej pójdzie nowy, bo ten jest przepalony. Dobra, ja się nie będę z nim bawił, ja wsadzam dwa nowe piny,
a wy w ten sposób wyciągacie sobie pin, go odginacie, czyścicie, tak żeby to działało. Dobra, ja zakładam i zaraz się widzimy. Dobrze, słuchajcie, mam już te piny poskładane tutaj. Stały wymienione, powkładane. I teraz co? Wyczyścimy sobie tylko tutaj przy lampie. Weźmiemy pilniczka, obczyścimy ten pin i ten obok też. On jest w ogóle skrzywiony, słuchajcie, tu się coś grzało. Jak zauważycie, tam jest wygrzane, dlatego że nie było styku. Już biorę pilniczka, wyczyszczę to i składamy to do kupy. No i zobaczcie. Działa. Nie ma zbawcia z tyłu. A włącz kierunek i naciśnij stop. Widzicie? Dobra, teraz zobaczymy z przodu. Kierunek właściwie działa. Wyłącz kierunek, naciśnij stop. No jak widzicie, nie ma zwarcia. Nawet ci lampy nie migają z przodu do jazdy dziennej. No. Dobra, biorę się, składam tą lampę. I zaraz się usłyszymy. Dobra, także już wiecie w razie W, jak zrobić sobie dyskotekę światełek w autku. Pamiętajcie, że jeżeli wam świeci więcej niż jedna żarówka lub przygasa ta żarówka, to zawsze macie po prostu gdzieś brak styku, brak tej masy, która być powinna na lampy i ona będzie robiła właśnie wam taką dyskotekę, tego typu rzeczy. Dobra, laguna skończona, a była szybka akcja. Także co, ja was pozdrawiam i ja lecę do następnego auta. Następnym autem pewnie będzie to autko tutaj. A problem polega na tym. Mamy tu Mitsubishi L200. Problem polega na tym, że to auto się grzeje. Wręcz gotuje, ale tak dziwnie się gotuje, słuchajcie, bo jakby to wam powiedzieć, to tak się zachowuje, jakby układ. Ale się uderzyłem w głowę. Mam dziurę w głowie. Au! O maskę się uderzyłem. No dobra, mniejsza z tym. Słuchajcie, bardzo dziwnie się gotuje to auto, bo jak stoi na postoju, temperatura spada. Ale jak tylko zaczynacie jechać, momentalnie temperatura wzrasta i to już wzrasta tak naprawdę do samego końca, że potrafi wywalić płyn. Także będziemy zaraz diagnozować, co tutaj się dzieje. Na pewno co się dzieje, bo ja jechałem tym autem, to mamy bulgotanie w nagrzewnicy. Czyli to tak jakby ten układ był zapowietrzony, tak? Aczkolwiek dokładnie musimy to sprawdzić i zobaczyć, co tutaj się dzieje. Dobra. Wyjeżdżam laguną i biorę się za to. Ale mnie głowa boli teraz. Słuchajcie. W tym sezonie wystartowaliśmy jeszcze z wulkanizacją. Właśnie Jacek będzie teraz wyważał koło, czy tam zmieniał opony. Tu klient dostarczył takie opony. Oczywiście używane, ale ponoć w dobrym stanie. Także rozszerzyliśmy się jeszcze o coś takiego jak wulkanizacja. Chociaż tego unikałem, bo ja nie miałem na to czasu. No ale że Jacek akurat stał się wolny, no to będzie działo nad wulkanizacją tutaj. Dobra. Okej. Bo ja już się zagubiłem. Miałem laguną wyjeżdżać, brać się za to L200. Ale wiecie, dzisiaj piątek, ładny dzień, cieplutko na dworzu. Nie chce się nic robić. Najchętniej by się pojechało szybko do domu. Bo w domu jest robota, muszę kurczę przygotować jeszcze, wiecie, przyczepę kempingową na zimę. Wodę spuścić i tak dalej, także nie chce się. Ciepło, fajnie. Słoneczko świeci, słuchajcie. Kurde, jest naprawdę przyjemnie. Jak na październik jest po prostu milusio. Dobra. Przepraszam, lej. Dobrze, słuchajcie, L200. Zdjęliśmy tutaj korek. Ten korek wyskoczył aż pod samą maskę, więc robi się już niewesoło. Po zdjęciu tam na dnie było widać pełno piany. No i nie mamy w ogóle oleju w silniku. Mało tego. Marcel go odpalił, żeby tu wjechać. Zaczął się wkręcać w obroty. Czyli tak, brak oleju, brak płynu i silnik zaczyna się wkręcać.
więc coś tu niedobrego. Wkręcacz, czyli najprawdopodobniej coś mamy przyczynę z turbiną. Może być, że turbina zjada mu cały olej. To raz. Dwa. Po odpaleniu auta pełno białego dymu. Po chwili był niebieski dym. Jest kilka możliwości. Turbo wpiernicza olej. Druga strona medalu. I to bardziej mi pasuje, że uszczelka pod głowicą zżera płyn razem z olejem. I dlatego takie cyrki się dzieją. Ale dobra, nalaliśmy płyn. Czy już nie ma znowu? No, coś tam jest. Ledwo co, jeszcze bym dolał. No czekaj, gdzieś ten zobaczymy na wężu. Gdzie mamy bagno do doleju? Patrzcie, jaka piana tam powstaje w ogóle. Ktoś wody gazowanej jakiś dodał? Kejzer, kurde. Nie wiem, czy wy to widzicie. Dolej jeszcze trochę, pokażę mi widzom. Coś tu się dziwnego dzieje. Oranżada. Albo spaliny. Mogą być spaliny. Albo oranżada Helena. Tak, to tak wygląda, jakby oranżadka Helena tam lądowała. No i zobaczcie. Jest niby płyn, wszystko ok. To, że on, my mamy różowy, a tam był zielony, także to nie ma znaczenia. Tylko większe znaczenie ma. Niech się trochę odpowietrzy. O. Albo ktoś się pomylił, tu płyn do naczyń wlał. Słuchajcie, jak zabombluje porządnie, to nieźle się pieni ten płyn. Ludwik. No dobra, to jest jedno. To jest jedno, a drugie, weź wyciągnij bagnet, pokażemy. Zobaczcie, ile jest oleju na bagnecie. Nie ma nic. Nawet nie ma minimum. Czekaj, o. Tak, jakoś wam poświecę. A ty nie machaj tym. To jak widzicie na końcóweczce jest olej, a później już jest Sahara. Sucho. No dobra. Tylko najpierw co, zanim to jeszcze raz odpalimy, zobaczymy do turbiny. Bo boję się, że wejdzie w samo zapłon. Czemu znasz? I będzie problem ze zgaszeniem auta. Także ja rozbieram zaraz węże od turbiny i zobaczymy na turbo, co się dzieje. A jak nie, zrobimy test spalin. CO2, spalin. Bo gdzieś ten olej i ten płyn musiał się podzieć. Ty to cały czas bąbluje. Dobrze, słuchajcie, założone mamy kawałek próbówki. Zaraz robimy test na CO2. Tutaj turbina wygląda wszystko ok, nic się z nią nie dzieje, kręci się swobodnie. Jakichś tam wielkich wycieków oleju nie widać. Zobaczymy, jak nalejemy, bo co się dzieje. Ja go tylko odpalę. Wywala cały płyn górą. Już zaraz odpalimy i zobaczymy, czy zmieni kolor. Nie wiem, czy zdążymy, bo ten płyn aż potrafi rzucić do góry. Dobra, no to zobaczmy. Podejrzewam, że tu takie ciśnienie już wsadzi, że zaraz to wszystko wyskoczy do góry. Jak płyn wywala. Dobra. Nawet nie jesteś w stanie zmierzyć tego. Byłoby trzeba pozbyć się trochę płynu. Tak wywala płyn górą od razu do tego. Dobrze. Najprawdopodobniej tu będzie uszczelka albo chłodnica spalni. Także musimy jeszcze do tego dojść. Zaraz do was wrócę. Zobaczcie, ewidentnie jak spaliny pięknie się wydostają. Widać nawet dym spalin. Także są dwie rzeczy. Albo uszczelka, albo chłodniczka spalin. Widzicie, jak dym ucieka?
się dymi. Także jak jesteście zawsze ciekawi, czy to jest coś związane ze spalinami, to macie tu ewidentny przykład. Czuć spalinki, aż miło, jak z tłumika. Dobra, demontujemy dalej i patrzymy, co się dzieje. Patrzcie, jak pięknie leci. Ach, jak się dymi. No, także jak widzicie, tak wygląda właśnie nieszczelność układu spalinowego. Ja domyślam się już, co tu się stało, ale jeszcze potrzymam Was chwilkę w niepewności. Przetestujemy jeszcze jedną rzecz, zanim wydamy werdykt taki stuprocentowy. Dobrze, słuchajcie, mamy tego LTK tutaj. Wcześniej widzieliście, lagunę robiliśmy ze światełkami. Tam były dyskoteki, tak, w lampach. A dokładnie w jednej z tyłu i w jednej z przodu. Teraz przyjechał LTK na awarię taką, że ma bardzo słabe oświetlenie. Z tej to jeszcze jak cię mogę, ale z tej strony to tutaj tylko znicze świecą. Bardzo słabo to świeci. Także co? Zaraz Wam pokażę, co tutaj się dzieje. No i jeszcze jedna rzecz, to jest leciwe autko. Tak jak widzicie, to jest LTK 28, ma trochę lat. Także tutaj może się wszystko wydarzyć. Dobra, i teraz słuchajcie najlepszego. Ta lampa słabiej świeciła, prawda? Mam ją tutaj. Trzymaj, ja co? Coś Wam pokażę, tylko nie wiem, jak tu zrobić przybliżenie tym. Kurczę, pieczone, jak nie, to ja telefonem to przybliżę. Wiecie, muszę Wam to pokazać, muszę to jakoś przybliżyć. Spróbujemy się przybliżyć. Czekaj. Powiem, to jest żarówka 24 V. No z tego, co mi wiadomo, to ten pojazd jest 12-voltowy. Ale czemu dali tutaj 24 V, 72 W żarówkę? Nie mam pojęcia. Ja to tylko zrobię zdjęcie telefonem, żebyście widzieli. Dobrze, zrobiłem już, zrobiłem Wam zdjęcie telefonem, żeby Wam pokazać, jaka tam żarówka była. Następna rzecz, zobaczcie, jak tutaj są po prostu konektory upalone. Ta instalacja cała, więc to jest do poprawy, w ogóle do wymiany. Ten konektor, ten drugi konektor. Tutaj zobaczcie, jak w ogóle wygląda instalacja w tym miejscu. Też jest wszystko czarne, upalone. I tak samo będzie przy wtyczce. Najprawdopodobniej będę wszystkie te piny wymieniał. No ma to auto swoje lata. Niestety tak to wygląda. Dobra. Najprawdopodobniej przyczyna znaleziona. I znowu. No, tu bym się pokłócił. Tu widzicie. Nie, masy są winne. A przede wszystkim żarówka 24 V. Przez pomyłkę przez kogoś wsadzona. I dwa, cała ta instalacja. Tu jedna, tu druga. Tu następne punkty. I tutaj będą następne punkty. No i oczywiście ktoś się z przewodem od lampki nocnej wczepił tutaj. Nie powinno się tak robić. Do tego są po prostu przewody stosowane do pojazdów, a nie do lampek nocnych, tak? Dobra, także tą wtyczkę też najprawdopodobniej albo całą wymienię, albo same te piny będę wymienił. Jak znajdę wtyczkę, wymienię wtyczkę, jak nie, to same piny powymienię. Dobra. Ja działam i zobaczymy później efekt, jak będzie wyglądał. Druga lampa wyjęta. Ja rozumiem, że raz można się pomylić, ale dwa razy. A tą kamerą nie chwycę, znowu Wam zaraz zrobię zdjęcie. Będziecie widzieć, tamta żarówka była wyjęta. Ta żarówka jest sadzona, też jest 24 V. No po prostu pogratulować temu, co to wymieniał te żarówki. A potem płacz, że one świecą na żółto i nic nie widać w nocy. Dobra. Dobra, słuchajcie, musiałem jeszcze ten klosz zdemontować z tej lampy, bo tutaj to odpadło sobie. Latało, zobaczcie, jak porysowało odbłyśnik, ale tu bardzo fajnie się demontuje tą lampę, ten klosz z lampy, bo mamy takie dookoła zaczaski. O takie, ciach, 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 ciach dookoła. Demontujemy, klosz osobno odchodzi, szklany oczywiście klosz, zaraz go wezmę, przemyję, przetrę od środka. I składam z powrotem. Dobra. Dobra, jedną lampę mam gotową. Poskładaną.
Postój mamy. No, panie. Czyż nie lepiej? Sami zobaczcie. Ale świeci. Także styki poprawione wszystkie. No i przede wszystkim żarówka wymieniona na 12V. Te konektorki też pozarabiane. Tak jak tutaj mamy. Także montujemy następną. Dobrze, mamy już to wszystko poskładane. Też odpal, odjedź i włączy światełka. Zobaczymy jeszcze końcowo, czy świecą. Najpierw postój. Mamy postoje, mamy mijania i mamy długie. Kierunek jeden, kierunek drugi. Dobra. Także widzieliście, że to było szybkie. No może nie szybkie, bo te wtyczki, te wszystkie, te piny, nie miałem takich wtyczek. Musiałem te konektorki wszystkie powymieniać, szczególnie z tamtej strony, od strony pasażera. Bardzo mocno były przegnite, także poszły do wymiany. Parę konektorków poszło, trochę przewodów się skróciło, ale jak widzicie, z daleka nawet widać, że świecą ładnie. O, i mamy Volkswagena LT skończonego. Także pamiętajcie, nie wkładajcie sobie żarówek 24V. To później świeci, jakbyście mieli włączone te, nie włączone, tylko jakbyście mieli świeczki zapalone. Dobra, żarówka ląduje do kubełka, żeby nikogo nie kusiła. Ja się z wami żegnam. My już weekendujemy. Piątek, fajrant. Pozdrawiam wszystkich i do następnego filmu.